Cześć, dzień dobry, albo już może dobry wieczór. To już drugi film na dzisiejszy dzionek. Tak więc pewnie nawet nie spodziewaliście się, że będzie kolejny film. Ano będzie, z tego względu, że niedawno pojawiła się wiadomość, w końcu jakaś wiadomość. Ale czy dobra? To zaraz zobaczymy. Najpierw zacznę może od tej takiej średniej. Tak patrząc na tą ich stronę, czyli Wargamingu, za wiele tutaj się nie pojawia, a jak się coś pojawia, to wszystko jest coś, co za coś, co musimy płacić, płacić i jeszcze raz płacić. Prymki, prymki i więcej prymek. Ano, mamy jakieś pakiety czołgów, tych unikatowych, z tymi unikatowymi załogantami, z perkami. Mamy jeszcze jakieś boosty. Możemy sobie pokupić, jeżeli ktoś chce trenować załogantów. Tak więc ceny bardzo fajne, tylko pytanie, po co? Po co coś takiego, jak tutaj praktycznie na razie nic się nie dzieje. Gra powoli, powoli sobie coś tam oddycha jeszcze, ale tak naprawdę niewiele tutaj zbytnio możemy znaleźć. Poza tym, co więcej, ano więcej, Wargaming wpadł na wspaniały pomysł. Po co tworzyć nowe pojazdy premium, wymyślać jakieś pojazdy, nazwy? Jak można wziąć normalny pojazd, który jest w drzewku, wziąć go oczywiście, pomalować, chociaż to już nie pierwszy raz, ale już zaczynają się zabierać za pojazdy, których można było się, można powiedzieć, nie spodziewać w tej akurat grze, a mianowicie choćby nawet taki Ferdinand. Ano Ferdinand, tak jest. Postanowili pomalować Ferdinanda, pozmieniać mu troszeczkę parametry, jeżeli chodzi o działo. Działo ogólnie szukałem, ciężko mi było znaleźć akurat to działo, jakie posiada ten pojazd. No i coś tam jeszcze mu dodać do zarabiania. I później wystawić zacną cenę, jedyne 13 tysięcy golda, ale jest jeszcze załogant, który posiada nowy perk, zupełnie nowy perk, czyli Pain Tolerance. No i co ten perk nam daje? Już wam mówię. Ano daje nam to, że po prostu mamy mniejszą możliwość, że po prostu dostaniemy krytyczny damage, czy tam uszkodzenie, choćby nawet czy magazyn, czy gąski, po prostu coś takiego ma nas niby chronić. Tak więc jest nowy załogan z nowym perkiem. Oczywiście za golda. Jeżeli wydacie golda, to będziecie mieli właśnie tego załoganta. No i cóż, ja bym poszedł dalej. Fajnie by było wziąć, na przykład pomalować Tortoisa, zrobić go jako pojazd premium, albo T-95 jako pojazd premium. Wielu graczy na pewno chciałby artylerię premium za jakieś tam drobne opłaty, na przykład 13, może 14, może 15 tysięcy golda. Czemu nie? Pojazd prawdopodobnie będę do testu posiadał, z tego względu, że chciałbym zobaczyć, przyjrzeć się po prostu, co to jest. No i teraz wam pokażę mniej więcej parametry tego pojazdu. Oczywiście jeszcze nie powiedziałem o dacie. Ten pojazd pojawi nam się jutro. Ferdynand Forteca. Taki niezniszczalny jak prawdziwa forteca. Tak więc ktoś jak lubi Ferdynanda, a znam no przynajmniej jednego, który bardzo lubi, a jest to Hallak. Szkoda, że nie gra na konsoli. Miałby Ferdka Premium, aczkolwiek no działo jest troszkę inne niż na normalnym Ferdku wymaksowanym, a mianowicie jest to 105. No niestety, Hallak by się zawiódł. Cóż, co to za pojazd? Już wam wszystko oczywiście mówię i teraz też wam pokażę działo, z czego to mniej więcej, znaczy do czego jest podobne. A mianowicie tak, pojazd oczywiście jest to ósemeczka. Niszczyciel czołgów z losowaniem do poziomu 10. Jeżeli chodzi o bonusy, 55% do srebra, 15% do bonus do expa. No i teraz punkty wytrzymałości 1500, tak jak normalny Ferdek też posiada 1500. Czekajcie, porównamy sobie właśnie z tym normalnym Ferdkiem. Tutaj działo mu dałem oczywiście 105. Ale to jest troszeczkę inna 105, i już wam też pokażę, dlaczego inna.
Czekajcie, gdzie to było? Chyba tutaj, o tak. I teraz tak, silnik 700 koni, na normalnym Ferdynandzie mamy 670 koni. Czekajcie, to jak działo zmienimy, czy coś się zmieni. A nie, 840 na wymaksowanym, ale na z działem 105 mm na Ferdynandzie mamy 670. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o konie mechaniczne, mamy prawie no 10, 10,5 powiedzmy, tak? 10,5 konia na tonę. Nie jest to jakaś zacna wartość. W każdym razie prędkość maksymalna tego pojazdu to jest 30 km na godzinę. I teraz kolejna rzecz, co my tutaj mamy? Obrót 20 stopni, też niewiele. Jeżeli chodzi o pancerz, jest taki sam jak na normalnym Fertku, 200 z przodu, 80 boki, z tyłu 80. I teraz penetracja. I właśnie, penetracja. Zobaczcie, działo 105 mm, tak? 234, 294. A na normalnym Ferdynandzie drzewkowym z tym działem 105 mamy tylko penetrację 200 i na pocisku tym premium mamy 244. Tak więc nie jest to działo akurat z tego Ferdynanda. A z czego to jest działo? Ano działo to jest, przepraszam, to jest z tego pojazdu. Jest to Luwe. Tak, penetracja jest właśnie taka sama, bo mamy, zobaczcie, 234, czekajcie, ja to przybliżę. 234 i 294. Tak więc penetracja jest taka sama, tutaj się wszystko zgadza. Uszkodzenia są takie same, bo mamy 320 i tutaj też jest 320, wszystko się zgadza. Tylko tak, Luwe przeładowuje 5, mamy 5 pocisków na minutę, a tutaj mamy ich, czekajcie, gdzie jest, a 7. 7, ponad 7 pocisków na minutę, tak więc jest spora różnica. Kolejna spora różnica w porównaniu do Luwe jest to czas celowania. Tutaj zobaczcie, jest 1,7, a na Luwe mamy aż 2,86. Jest to spora różnica. Jeżeli chodzi o celność, na Luwe jest 0,33, tutaj mamy 0,33. Tak samo. Tak więc czas celowania jest lepszy, dużo, dużo lepszy niż na Luwę. Szczerze powiem, ja nie mam tego pojazdu Luwę. Wiem, że wielu z Was pyta o ten pojazd, kiedy się w końcu pojawi wokół Hincula. Szczerze powiem, na pewno tego pojazdu nie kupię. To po pierwsze. Po drugie, wiele razy już pytałem, nawet chyba kilka dni temu pytałem ponownie Wargamingu, czy dostanę ten pojazd do testu. Na razie nie ma takiej możliwości, tak więc. Sorry za to, ale no mówię, cały czas staram się po prostu ten pojazd otrzymać do testu. Jeżeli tylko będzie taka szansa, to na pewno go przedstawię. No i teraz, co właśnie tutaj dalej mamy? No, przeładunek jest dużo, dużo lepszy niż na Luwę. Zasięg spota 370 metrów. Normalny Ferdek posiada, ile posiada? Też 370 metrów. A czekajcie, na tym ostatnim pakiecie, jak zmienimy, czy coś się zmieni. To dosięg. Nie, tyle samo jest. 370 metrów, tak więc i tutaj jest 370. No i radio, nie, znaczy nie, to jest chyba signal range. Tak, to jest normalny zasięg sygnału. 710 metrów, tak więc tak mniej więcej się prezentuje Ferdek w postaci premium. No tutaj mamy jakieś założone, nie wiem, koła, nie koła. Działo trochę śmiesznie wygląda, czysto na Fertku, tym właśnie stokowym. Bardzo krótkie jest to działo. Trochę tak dziwnie to wygląda, bo no bo Luwe, no to ma kawał jednak tej armaty, zobaczcie. Ta armata bardzo fajnie wygląda. No a tutaj taka trochę popierdółka, szczerze powiem. Aczkolwiek, no mówię, parametry działa, są dość fajne, tak? Aczkolwiek na te deka 320 uszkodzeń. No tak średnio, w porównaniu do tego Fertka, gdzie mamy działo aż 128 mm, no to jest tutaj czym pierdyknąć, tak? Bo mamy aż 490 na strzał. Aczkolwiek jeżeli chodzi o przeładunek, no to tutaj mamy 5 pocisków, tak? Na minutę, tak jest, 5 z groszem. No a tutaj mniejsze są uszkodzenia i delikatnie szybciej nam przeładowuje. No nie wiem, trudno powiedzieć. Szczerze powiem, bardzo podobny pojazd jest oczywiście jak Tiger, Jaćka, tak? Na 8 poziomie ta premkowa.
Aczkolwiek tam mamy działo dużo, dużo gorsze, tak? Tyle, że pojazd ma losowanie tylko do dziewiątek. Tutaj będziemy mieli do dziesiątek. Tak więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o nową premkę. No i cóż można powiedzieć, Wargaming idzie po całości, po bandzie, bierze pojazdy po prostu drzewkowe, aczkolwiek to już nie pierwszy raz, choćby nawet czy Tygrys, czy Isy, te, które nam wychodziły, ten Auto, czy tam Fatherland, aczkolwiek niektóre z nich były też do zdobycia za darmo, no to tutaj ostro pojechali, dali fertka. Cóż mogę powiedzieć, no że nada, nie na to czekamy, po prostu nie na to czekamy, to jest skok na kasę totalnie, totalnie, bo nic nowego nam nie wprowadzają, jeżeli chodzi o pojazdy drzewkowe, nic nie zmieniają, no niby cały czas wszyscy czekają na tą huge, tą aktualkę, no zobaczymy, jeżeli to nie, im nie wypali, to podejrzewam, że po prostu obudzą się z ręką w nocniku. Już powoli się budzą, ale no nie wiem jeszcze jak to długo, ile to będzie trwało. Szczerze wam powiem, z jednej strony chciałbym, żeby ta gra upadła. Może jeżeli by trafiła do, dajmy na to, jakiegoś studia w Europie i zupełnie inaczej by się to, myślę, potoczyło. No bo doskonale wiecie, że to tym wszystkim się zajmuje Baltimore, tak, czyli Ameryka. Tak więc wygląda to jak wygląda. No i jeżeli ktoś lubi kolekcjonować pojazdy, no to myślę, że tutaj gratka jest całkiem. Ferdek Premium, czemu nie? I teraz tak, mamy jeszcze od jutra, właśnie zaczyna się to, co wam już wspominałem, zaczyna się właśnie ta operacja dla TD-ków, gdzie podejrzewam, że tutaj matchmaking będzie bardzo zaburzony. Tych TD-ków naprawdę sporo się pojawi w grze. Tym bardziej, że nagroda no nie jest jakaś zła. 7 dni konta premium, musimy wbić tylko 100 tysięcy expa. No i mamy właśnie 7 dni konta premium. Szczerze wam powiem, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio kupiłem premkę, z tego względu, że kiedyś jak dostałem właśnie jeszcze chyba na święta, co dostałem od Wargamingu tam na pół roku, cały czas są jakieś eventy, cały czas po prostu te dni premium, które mi zlecą, cały czas zdobywam kolejne dni premium, także cały czas stoję tam chyba 205 dni, cały czas posiadam i cały czas to utrzymuję, tak więc no tutaj znowu wpadnie 7 dni i znowu nie będę musiał wydawać kasiury na grę i bardzo mnie to cieszy. Co my jeszcze tutaj mamy? Wychodzi nowy komiks Cytadela 2 i będzie dostępna 13 czerwca. No i tyle. Tyle z tego newsa. Tak więc pojawia nam się nowy pojazd premium Ferdek. Niezniszczalna forteca Ultimat. Kurczę, no. Tutaj jest jeszcze wideo, ja nie będę puszczał, żeby tutaj ktoś jakieś prawa mi się nie wywaliły. Po prostu zostawię wam link pod filmem, będziecie mogli sobie obejrzeć, aczkolwiek nie ma tam zbytnio nic ciekawego, szczerze powiem. I cóż, dobra, myślę, że jak pojazd tylko dostanę do testu, nie będę się tam zbytnio jakoś nad nim tutaj testował, czy nie wiadomo co, no bo co, to jest Ferdynand, tak? Zrobię po prostu wam kilka bitew, zobaczycie jak to wygląda, ale mówię, tutaj nie spodziewałem się nie wiadomo czego, z tego względu, że nawet grając Ferdkiem, no nie jest łatwo grając samemu, z tego względu, że pojazd jest dość wolny, 30 km na godzinę, w porównaniu do takiego Skorpiona, czy do takiego Yazi, czyli WZ-a 121 GFT, no to jednak ta prędkość, mobilność jest kiepska, przy obrocie tak samo. Ogólnie każdy, kto używa pocisków premium, taki Ferdek, nawet gdyby miał 300 z przodu, to nie jest jakimś tam celem nie do zniszczenia, z tego względu, że ta przednia płyta, ona jest dość łatwo przebijalna tutaj, czy nawet dolna, tak więc nie jest to jakiś pojazd naprawdę bardzo, bardzo trudny do zniszczenia. Dobra, tak więc zaczynamy tydzień z niszczarkami. Myślę, że coś jeszcze się pojawi. Na pewno nie będą tylko niszczarki u mnie na kanale w tym tygodniu, tak więc cóż. Dobra, to by było na tyle. Taki to news, niestety. Premium, jeszcze raz premium, a co więcej, czekamy. Trzymajcie się, do usłyszenia, hej.